bardzo miło, że oglądacie wszystkie moje odcinki i że je komentujecie. Ja oczywiście wszystko czytam i śledzę na bieżąco. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami. W końcu ją tu mam! Wreszcie nam się udało. Bardzo się cieszę. Ja wiem, że dużo osób na Ciebie czekało tutaj. Bo jak robiłam ankiety, kogo chcecie, to powiem Ci, że bardzo często padało Twoje nazwisko. Ale się cieszę. Więc w końcu nam się udało spotkać po kilku próbach, ale to no czas, no. Tutaj czas był naszym, w tym przypadku, niesprzymierzeńcem. No bo my jesteśmy obie bardzo mocno zajęte i po prostu zgrać nasze grafiki było to problematyczne, ale wreszcie jesteśmy i już nie mogę doczekać efektu. Tak, także zaraz zaczynamy. Ja tutaj dla gości wymyśliłam. No się nawet nie wymyśliłam, tylko ja obserwuję Gosię, ja widzę, w czym Gosia się dobrze czuje, w czym dobrze wygląda. Wiem, że masz też swoją makijażystkę. Tak, mam kochaną babkę. Bardzo ładnie, tak, pozdrawiamy serdecznie, która bardzo ładnie Cię maluje i nie przerysowuje, to też jest ważne, bo łatwo jest przerysować, a trudniej jest ładniej umalować. Więc tutaj też nie będzie ciężko. Ja oczywiście coś tam zrobię po swojemu. Oczywiście będą rzęsy, ale myślę, że też lubisz rzęsy. Kocham rzęsy, kocham. Będą nudy, będą naturalne kolory, będzie rozświetlenie, czyli coś, co spowoduje, że będziesz wyglądała świeżo, lekko. Będzie to makijaż, uważam, dla większości z nas, bez względu na wiek, ewentualnie skóra będzie jedynym problemem, bo na przykład rozświetlacz nie lubi skóry, która jest pomarszczona albo ma wypryski. Okay. Ty tego nie masz. Nie wiem, co to robi, nadzieję, ale nie ma. Bo zaczęłaś tak o tym mówić, ja mówię, Boże. Właśnie nie masz! Ale właśnie trzeba na to zwrócić uwagę, zawsze jak się ma, żeby ewentualnie tego nie pogłębić, jakby nie pogłębić optycznie, bo to nawet nie chodzi o to, że coś tam się wydarzy, nie, tylko że po prostu może to być bardziej widoczne później. Okay. Wypryski czy tam trądzik, który jest rozświetlony, wygląda jeszcze mocniej niż okay. faktycznie jest. Podobnie ze zmarszczkami, a tego nie chcemy. Więc to jest taka uwaga dla osób, które ewentualnie posiadają tego typu, nie wiem, czy to można nazwać problemem, ale myślę, że czasami tak. Wtedy nie używamy rozświetlacza. Całą resztę możemy okay. użyć. Więc zaczynamy od odświeżenia skóry. I tutaj udowodnię, że Gosia jest bez makijażu. Dla tych, którzy myślą, że już jest z makijażu. To widać, że właśnie Gosia bardzo ładnie. To nie, że ja słodzę. Znaczy, inaczej, ja lubię komplementować kobiety, jeśli faktycznie widzę, że tak jest. Nigdy nie oszukuję. Ewentualnie nic nie mówię. Więc Gosia tak właśnie wygląda bez makijażu. Muszę Wam powiedzieć, że nie mam z tym problemu, żeby się pokazać bez makijażu, ale teraz czuję się ze względu na te lampy trochę nieswoje. Już bym chciała przejść do tej części, gdzie jestem pomalowana. No, ja właśnie jestem w tej komfortowej sytuacji, że już zawsze mam make-up, ale nie, no zobaczcie, to jest Gosia i jej skóra naturalna, która pięknie jest nawilżona, pięknie po prostu się świeci, błyszczy, nie jest sucha, a wiem, że Ty masz też dużo programów, nagrań, cały czas gdzieś ta skóra i włosy. To są i naturalne włosy, potwierdzam. Dla tych, którzy nie wierzą, ale niestety tak jest. Suple. Suple. A powiedz, co to jest za płyn? A, to jest bez alkoholu. Taki płyn do takiego, nawet nie powiem, że do makijażu, tylko takiego odświeżenia. Super. Bo ja zawsze po demakijażu mówię, że można go użyć, żeby jeszcze tak jakby podocierać te niektóre miejsca, okay. ale bez alkoholu. Okay. To jest ważne. On jest taki lekko złuszczający, bez alkoholu. Ja, jeśli chodzi o takie przygotowanie skóry, ja nie mówię o sobie, nie mówię o osobach, które mają jakieś problemy ze skórą albo tej pielęgnacji codziennej, bo ona też często jest zupełnie inna, tylko mówię o moim przygotowaniu skóry, którą przygotowuję Tobie i innym osobom. Zależy mi na tym, żeby nie uczulało, żeby nie podrażniało, żeby było lekkie, żeby nic się z makijażem nie stało, więc stąd właśnie gdzieś tam to bezpieczeństwo w tej marce, bo to jest hipoalergiczna marka, która nie podrażnia i wiem, że to mi się sprawdza, bo u mnie nie zobaczysz rzeczy, których nie używam. Super. U mnie zobaczysz rzeczy, które używam, które lubię, które jakby nie są przy okazji, tylko są cały czas, więc jestem ich pewna, dlatego w ogóle się nie obawiam tego, że coś będzie nie tak, bo wiem, jak one się zachowują, a to też jest ważne. Dobra, przechodzimy do kremu. Super. To jest ważne. Tutaj krem wybrałam dla Ciebie taki bardziej już treściwy, taki bardziej nawilżający, dlatego że wiem, że Ty masz tą skórę fatygowaną często przez te zdjęcia, programy, cały czas ten make-up, dokładanie i tak dalej. Więc mam dla Ciebie i pod oczy, uwielbiam. I do twarzy z Lamer. Uwielbiam. To jest naprawdę bardzo fajne, a przy okazji będziemy sama przyjemności. Także zaczynamy od kremiku. Bardzo lubię ten krem. Ja też.
Tylko on jest super dla skóry, która jest taka zmęczona, jest przesuszona, gdzieś faktycznie sfatygowana, bo dla osób, które mają mocno nabliżoną skórę, mm-hmm. ja teraz będę patrzyła, czy nie muszę ci troszkę z chusteczką mimo wszystko ściągnąć tego kremu, bo ty masz, dbasz o tą skórę. I to też jest inaczej, jak ktoś dba o nią, a ktoś o nią nie dba i widać, że ona jest przesuszona. Żeby nie było, żeby tego kremu też nie było za dużo na skórze, bo jednak zależy nam na tym, żeby ten make-up wytrwał wiele godzin tak naprawdę, żeby tam się nic nie zrolowało, nic nie zważyło. Natomiast na razie sobie nakładamy, będziemy rolować, więc sobie jeszcze odrobinkę, nawet więcej można wtedy dołożyć, a nadmiar ściągnąć później po rolowaniu, jeśli jeszcze faktycznie nam został. Pamiętajmy również, dziewczyny, o tym, żeby nakładać też gdzie? Na szyję i na dekolt. Tak, to prawda. To jest, tak, to jest też bardzo ważne miejsce, o którym często zapominamy, ponieważ jakby twarz zawsze jest takim miejscem, o które dbamy i które widać niby, ale tak naprawdę po szyi widać i po dłoniach chyba, nie? Tak, takie dwa miejsca. I kolana. Szyja, dłonie no. i kolana bardzo widać. Tak, więc dbamy o to wszystko codziennie, nie tylko jednorazowo podczas makijażu. Filtry, bo bardzo często nakładamy filtry na buzię, a nie nakładamy je tutaj. Tak. Więc tutaj naprawdę to jest ważne. Filtry, i to jest też ważna informacja, nie działają cały czas. To nie jest tak, że nałożymy sobie krem z filtrem mm-hmm. i on przez cały dzień działa, tylko po 3 godzinach musimy znowu dołożyć. Tak. Jeśli mamy make-up, wiem, że to jest trudniejsze, więc wtedy są na przykład mgiełki z filtrem. Tak. I mgiełki na make-up, którym psikamy i dalej jest ochrona. Natomiast pamiętajmy, że jednak po tych 3 godzinach warto dodać, żeby nie było sytuacji, że później mamy przebarwienia, które niestety nam, kobietom, towarzyszą bardzo często. To prawda, szczególnie jak się zachodzi w ciąży i rodzi dzieci, to te przebarwienia niestety lubią się pojawić. Słuchaj, ja nie rodziłam dzieci, a też mam. Muszę ci powiedzieć, że teraz już zaczynam wychodzić na prostą, ale jeszcze pół roku temu powiedziałabym ci zazdroszczę po kolejnej nieprzespanej nocy. No, ale tak, Maciej, no ja a. myślę, że mnie to chyba kiedyś czeka. No na pewno. No, ale jeszcze sobie dam chwileczkę. Tak, ja... Wiem, że będę miała tyle cioć, które wezmą i tam, wiesz, podpowiedzą co i jak. I pomogą i zajmą się. Także teraz chwilkę pomasujemy, no porolujemy i za chwileczkę do Was wrócimy. Dobrze, teraz zabezpieczę ci bluzeczkę, ponieważ wiem, że dalej wychodzisz. I tutaj musimy bardzo uważać, żeby nic nie ubrudzić. A chcę wszystko ci tutaj pięknie rozświetlić, wyrównać. Więc to jest bardzo ważne, żeby jednak zabezpieczyć ubranie. No i teraz cię rozświetlę. A to bardzo lubimy, to zawsze skóra wygląda tak bardzo zdrowo wtedy, wygląda na bardziej nawilżoną, wyoliwkowaną, bo ja to tak nazywam. To jest w ogóle mój rozświetla. No właśnie chciałam zobaczyć, bo bardzo podoba mi się efekt. Pokaż, co to jest. To jest mój, mojej Magda Pieczonka. Mam dwa kolory, ale wybrałam dla ciebie ten bardziej opalony. Piękne. No, także tutaj sobie zrobimy. No, Agosia jest lepsza w reklamie niż ja. Nie, ale muszę powiedzieć, że naprawdę, no zobacz, tak. Zobaczcie, czy wy to widzicie, jak mi pracują obojczyki ładnie. Wojtku, chudość. Umiesz pokazać to, że to ładnie? Super. Ojej. Ja, mam, biorę. Dam. No super. Okay. Przyda mi się do z Miami. Z wielką przyjemnością. Także dla mnie ta skóra jednak w całości, jak robimy świeżą skórę na twarzy, to też to ciało jest ważne, jak jest odkryte. Tak uważam. Super. A bo to jest za A. Tak. Bardzo dobra polska firma, naprawdę. Tak, lubię, współpracuję. Zresztą zobacz na moją rękę, nie? No. To jest od razu taka zdrowa skóra. I brudzi ubrania, czy nie? Wiesz co, ten jasny w ogóle, bo on jest taki bardzo cielisty, ten jest troszkę bardziej opalony, bo zobacz, w kolorze widać, więc widać ten już. Minimalnie może coś, ale nie tak, że taka, się Nie, to jest prawda jest też taka, że jakby smarujesz się nie po ubraniu, tylko ewentualnie jak ubierasz, to możesz coś tak, ubrudzić, że a tak ci się... nie, ja już ci chcę dołożyć. Ja już muszę ci pędzel, słuchajcie, i sama się tutaj smaruje. Wow. Ja nie lubię tych, które tak sucho wyglądają na skórze. I ja mam takie coś, że mi... I wtedy to a wygląda to gorzej. Jest odżywcze i nawilżające, a przy okazji rozświetlające. I ta skóra naprawdę zdrowo wygląda. No, a nie jest tłusta, to też jest ważne. Mega. Czekaj, tutaj jeszcze łapka. Dobra, teraz nałożymy podkład, korektor, wykontrujemy twarz na mokro.
tutaj A kładziesz to na buzie? Tak, tak, to jest od twarzy do ciała. Ja sobie tutaj, wiesz, tak lekko poroświetlam tylko niektóre partie, nie całość, żeby jednak ta strefa, środek czoła, broda tutaj przy nosku zostały bez tego rozświetlacza. Później będziemy je na pewno matowić. U ciebie też nie chcę za ciężkich produktów używać, za dużo i tak dalej, więc tutaj ważne jest, żeby to było wszystko dość lekkie. Ty nie potrzebujesz dużej ilości produktów. Twoja skóra jest ładna, nie musisz mieć mocnego krycia i tak dalej, więc sobie ją lekko wyrównamy, wykonturujemy, rozjaśnimy w niektórych partiach, no i wtedy sobie znowu do was wrócimy. Żeby ożywić tak lekko twarz, damy róż, ale w kremie, bo on zawsze wygląda lżej. Super. On zawsze wygląda lżej, bardziej naturalnie, to wszystko ładnie pracuje, skóra przez to wygląda też tak bardziej świeżo i lekko. I ja, jak myślisz, który wybiorę dla ciebie kolor? No właśnie, nie wiem, one są tak intensywne, że... Środkowy. Okej. Okay. Tak, ale to prawda. Można nałożyć na usta, na oko, na policzki na przykład, jak chcemy mieć jak najmniej kosmetyków, a zrobić tym jak najwięcej, to jak najbardziej róż w kremie możemy nakładać na różne partie twarzy, nie tylko na policzki. Ja na razie nałożę tylko na policzki, bo mam inny pomysł, jeśli chodzi o oczko. Więc tutaj odświeżymy sobie właśnie tym takim bardziej morelowym kolorem niż różowym. Chociaż ten pastelowy róż pięknie wygląda u takich delikatnych, niebieskookich blondynek. Okay. Takich bardzo subtelnych, anielskich, takich, wiesz, przecież ty też jesteś takim trochę aniołkiem, ale charakterek diabełka może. Ale jak mamy taką subtelną, bardziej słowiańską urodę, to właśnie taki pastelowy róż pięknie wygląda, jeszcze przy jaśniejszej karnacji, super z błękitem oczu. Jeszcze trochę cię doświecę. Myślę, że możesz błyszczeć bardziej. Dokładnie. Shine bright like a diamond. Dokładnie, a zaraz przejdziemy sobie do brwi. I będziemy robić brewki. Które są bardzo ważne, prawda? Tak, brew, jest takie powiedzenie, że brew, ja to zawsze mówię, może jestem nudna w tym, ale jest dla oka jak niczym rama dla obrazu. Mm-hmm. Ona powinna zdobić, a nie jakby pogarszać sytuację, więc brwi zawsze musimy, jeśli na przykład jest taka potrzeba, wyprowadzić, pogrubić, wydłużyć, nie poprawiać po tym, co jest, jeśli one są niepoprawne. Okay. Bo często dziewczyny się tego boją i na przykład poprawiają po tym, co jest, a kiedyś była moda na takie cienkie brwi. Tak, ja jestem jej właśnie ofiarą tej mody. Ja też to przeszłam, więc jakby jesteśmy w tym samym teamie chyba. Natomiast ja jestem już umalowana, ty jeszcze nie, ale zaraz je pogrubimy. Tak. Ale faktycznie one często nie odrastają i wtedy fajnie je nadbudować, fajnie jest wyprowadzić tą brew. W ogóle i taka idealna brew, teraz powiem o takich trzech proporcjach, które są ważne. Mhm. Pierwsza jest taka, że powinna pierwsza część unosić się 2/3 do góry i spadać 1/3 w dół. Druga jest taka, że tu powinno być najszerzej na początku i im dalej, tym węziej, wiadomo, i od najjaśniejszego koloru do najciemniejszego. Są takie trzy złote zasady idealnej brwi. I tego trzeba się zawsze trzymać, żeby one nie były zbyt ciemne od początku do końca, zbyt płaskie albo proste. Znaczy, teraz jest moda w ogóle na takie foxy, nie? Takie proste. Tak, ja lubię te proste też. No u ciebie jeszcze widzisz, można delikatnie, bo to co jest ważne, wiesz co, Gosia, co jest ważne, żeby nie robić czegoś takiego, że robimy w dół. Bo w dół, jak zrobimy, to nam opadną oczy jeszcze bardziej optycznie. Właśnie. My musimy zawsze, jak tylko jest to możliwe, wyprowadzać trochę na zewnątrz. Tak, tak. Tylko ja mówię do tych takich prostych, gdzie nie ma tych końcówek. Tak. Ale to jednak u ciebie wyprowadzimy na zewnątrz, ale dość super. Na zewnątrz, a nie w dół. Nie. Żeby to oko fajnie się otworzyło. Zawsze się otwiera bardziej oko, jak te brwi są wyprowadzone na zewnątrz. Do tego użyję sobie cieni. Zawsze maluję cieniami. Jest mi najwygodniej. Możemy uzyskać jakby taki najlżejszy efekt ombre pudrowe. Mm-hmm. I właśnie tym zrobimy. Oczywiście u ciebie też można było mydełkiem wyczesać.
ale myślę, że tutaj bardziej się sprawdzi ombre, będzie takie bardziej klasyczne. Ja wiem, że ty masz za chwilę event. Tak. Więc zrobię cię tak dość klasycznie. Nie będę, bo te brwi wyczesane na mydełko są fajne, ale nie każdy się w tym dobrze czuje i no nie na każdą okazję może, a tutaj jednak to ombre cieniowane zawsze się sprawdza. To jest takie właśnie Kim Kardashian, Kylie, one zawsze mają takie ombre na tych brwiach, więc to pasuje każdej z nas i każda w tym dobrze wygląda. Na pewno sobie je troszeczkę pogrubię i zaraz wam coś pokażę, jeśli na przykład wam nie wyjdzie. Taka idealna podstawa jest taka kredka korygująca, która nam bardzo ułatwia pracę, jeśli chodzi o tą podstawę, którą sobie to ładnie wyprostujemy. O, najpierw robię taką linię. Super. Którą sobie zaznaczam podstawę. Pamiętajmy, że ona nie może być za ciemna. Linia może być dość ciemna, żeby nam to fajnie podkreśliło, ale już dalsza część musi być jaśniejsza. Tak. Więc ja już nie dobieram cienia, tylko biorę i sobie to tak ku górze rozcieram, żeby uzyskać taki przydymiony efekt. I to właśnie spowoduje, że to będzie lżej wyglądało i będzie to wyglądało bardziej naturalnie. Oczywiście to też nie jest tak, że od razu narysujemy. Tu musimy się troszkę pobawić tą brwią i ją skorygować. I to zawsze tak jest. Podniesiemy ją tutaj troszkę na tył łuku wyżej, żeby oko się otworzyło. O, widzisz, tak sobie zaczynamy nad nią pracować. Nie wiem, czy ja bym jej bardziej nie wyprostowała. Jak myślisz? Nie martwisz się, że jest za... Wiesz co, ona z boku jest wyprowadzona na zewnątrz, ale my sobie to możemy i to pokażemy. Też fajnie skorygować kredką. Super. Więc możemy ją zawsze troszeczkę zrobić bardziej płasko. Płasko, tak, u mnie płasko, bo ja mam naturalną mimikę. Że podnosi się do góry podnosi. Łuk. Oczywiście po botoksie mam podnoszone, więc on, wiesz... Zaraz zrobimy tak, żebyś miała, żebyś ty się czuła komfortowo, bo to też nieważne jest to, że ja uważam, że tak jest najlepiej. Nie, ważne jest to, żebym ja była zadowolona i żebyś ty była zadowolona. Ja lubię, jak to jest płasko, a to jest tak. Okej. Możemy to troszkę skorygować, nie ma problemu. Najpierw sobie podniesiemy ją troszkę i teraz właśnie jest ta kredka korygująca, którą możemy sobie ściąć. Ja zawsze ścinam całą podstawę i na przykład zepniemy sobie tą końcówkę, więc jakby widzimy tutaj, że nic straconego. Jeśli nam coś nie wyjdzie, to możemy to zabrać i za chwilkę, tylko to trzeba rozetrzeć, to nie można tak zostawić. I za chwilkę sobie dorysujemy bardziej na wprost, bo to ona jest korygująca, żeby właśnie sobie takie rzeczy wyprowadzać. O, i zobacz, teraz na przykład zabrałam ci całą tą końcówkę. Tak. Już tak. Jej nie ma. I bym, nawet jakbym ją wydłużyła, to wydłużyłabym... Od góry. Tak. Mhm. Wiesz, żeby nie było tego takiego... Poczekaj, a zrobimy, zobaczysz. Muszę iść powyżej poziomu twoich włosów. Tak, tak. W ogóle właśnie się zupełnie to, co powiedziałaś, nie sugeruj się w ogóle kształtem, tak samo jak się nie sugeruj starym permanentnym. Wiesz, to jest... Naprawdę. Moda po prostu zależności. Aż mi się zaszło. Tak, jeśli na przykład chcemy sobie zmienić kształt brwi, to możemy to zrobić, tylko pamiętajmy, żeby jednak za bardzo nie wyrywać swoich pod dany kształt, bo tak jak powiedziałaś po cichutku, że co sezon nam się zmienia kształt brwi, bo zmienia się też moda. Dlatego czasami nie warto szaleć z wyrywaniem i jakby zmianą tego kształtu. Czasami wystarczy troszeczkę zakryć jakimś właśnie korektorem włoski, niż później ich nie mieć w ogóle. Hmm. Bo cebulki też mają swoją żywotność, że tak powiem. I też potrafią obumrzeć po prostu. I dlatego po tym kiedyś wyrywaniu na te modne, cienkie, chociaż wiesz, że to wraca. Naprawdę to wraca? Też, oj, już nie dam się na to namówić. No ja też nie. No ale wiesz, pamiętasz, to jest teraz inne pokolenie. Okay. Które znowu może się zachłysnąć tym. I powtórzy nasze błędy. Ja sobie tutaj na początku dorobię takie a la włoski troszkę u ciebie, żeby super. To wyglądało bardziej naturalnie. Mi się w ogóle podobają te brwi, które są takie szerokie i takie, że te włoski właśnie są narysowane. Ale widzisz, teraz masz takie, nie? No. Takie się zrobiły włoski, a przez to, że mamy ombre, to też to nie jest tak, że masz ciemny przód, tak. Tylko widać, że on jest taki troszkę jakby rozmyty. Tak, tak. To mi tylko przeszkadza, te brwi poniżej poziomu, ale nie, będziemy silniejsze, nie wyrwiemy. Tak, nie zrobimy tego. Chyba, że uważasz, że trzeba, no to możemy to zrobić. Nie, zostawię ci je. Popatrzę przed jeszcze na chwilkę. Jeszcze troszkę sobie ją skoryguję i przechodzimy do drugiej. Dobra, my już prawie kończymy brwi. No to bardzo ważny element, więc to trwa troszkę.
bo muszą być wypieszczone. Początek zawsze można zrobić w takiej formie włosków, czyli takich delikatnych, cienkich kreseczek. To zrobi zawsze taką imitację właśnie naszych włosów na brwi. Resztę możemy wycieniować. A teraz oko. Mój dobra. Ulubiony etap. Ja przygotowałam kilka produktów. Oczywiście mam rzęsy, które dobierzemy wspólnie, ale to będzie na końcu. Zaczniemy może od jasnej konturówki na linii wodnej. To jest świetna opcja, jeśli chcemy odświeżyć oko, optycznie go powiększyć, ale ja zawsze mówię, że ciemna wcale nie pomniejsza na linii wodnej kredka, tylko trzeba ją ładnie rozetrzeć. Okay. Natomiast teraz idziemy w taką świeżość, lekkość. Wiosna, lato przed nami. Patrz do góry, więc to bardzo fajnie nam odświeży, wygasi i spowoduje, że to oko będzie bardziej wypoczęte. Okay. Tylko musimy jeszcze troszkę oczywiście podkonturować. To nie jest tak, że wystarczy kredkę położyć. Nie. Będziemy musiały sobie to wycieniować, ale to spowoduje, że to oko się bardziej otworzy i bardzo fajnie jakby białko nam się też troszkę rozjaśni przy tym. No jeśli mamy na przykład linię wodną też taką bardziej zaczerwienioną, bo zmęczoną, to też fajnie wygasza kolor linii wodnej, ale nie białe, tylko cielisty. Dobrze, teraz przejdziemy do rozświetlenia powieki. Ja tutaj mam taki kremowy cień, taki właśnie nudziakowy. Ja myślę, że spokojnie taki cień możemy też dać troszkę na policzki, jak mam ochotę, czy na usta, bo to wszystko wygląda dość lekko i naturalnie, więc rozświetlimy sobie delikatnie powiekę, żeby ona wyglądała troszkę mokro. Wiesz, żeby ona była taka... Taki wet look. Tak, dokładnie, błyszcząca. Nie za dużo, zawsze możemy dodać, pamiętajmy. Lepiej mniej i dodać niż za dużo i później usuwać. Otwórz oczy, dam sobie troszkę w kąciku, żeby też odświeżyć sobie tutaj wzrok. O. To na razie jest takie bardzo lekkie, takie fresh. Ładnie. Oczywiście nie byłabym sobą, jakbym troszkę nie podkonturowała oka. Tutaj mam paletkę z samymi matami i tutaj możemy sobie kombinować i robić to, na czym nam zależy. Ja na razie użyję, zobacz, takiego jasnego brązu, bo tutaj ma być lekko. Świetne. Więc popatrz do góry na chwilkę, zaczynam zawsze od dołu malowanie. Więc... Zawsze od dołu? Tak. Zawsze od dołu, bo wyciągam sobie oko na zewnątrz i wiem, co zrobić, żeby ono nie spadło. Okay. Bo popatrz, na wprost do lusterka, jak idziesz sobie stąd i wyciągasz delikatnie, jakby kontynuujesz tą powiekę, to wyznaczasz sobie granicę dla góry, przez co ona nie opadnie, bo często jak się maluje od góry, to idziesz za nisko. Okay. Więc to jest takie jakby proste rozwiązanie, co zrobić, żeby oko unieść, a żeby ono nie opadało. Ewentualnie... Pokażę Ci jeszcze jeden trik, ale dobra, zrobię to za chwilkę, żebyś zobaczyła, jak pomaga nam jeden produkt w tym, żeby to oko się optycznie napięło. Żeby wyglądało troszkę jak takie właśnie zliftingowane, ale to jak delikatnie sobie podmodelujemy jedno i drugie oko, zamknij. To możemy nawet zrobić tak średnio umiejętnie ten dół, bo zaraz pokażę Ci, jak fajnie ten jeden produkt nam to wszystko skoryguje. Słuchaj, będziesz miała, ja to zawsze się śmieję i powtarzam, będziesz mogła się oglądać i malować ze sobą. Tak. Na YouTube. No. Jak o czymś zapomnisz, to odpalę sobie odcinek. I o, tu na przykład tak się jakoś super nie staram, coś sobie tam robię, delikatnie cieniuję, nie? O, zobacz. Mhm. Trochę podmodelowałyśmy. I teraz, uwaga, użyję produktu, na którym mówię Photoshop. Okay. To jest podkład i puder w jednym. I patrz na, teraz musisz patrzeć do lusterka, myślę, że wy też to zobaczycie zaraz. Biorę i patrz. Jakby, muszę cię to też zobaczyć, o, rozcieram w tym kierunku, w którym chcę, żeby to oko było bardziej podciągnięte. Patrz, widzisz to? Rozumiem. I nagle oko po prostu się unosi tak. I optycznie naciąga. Tak. Więc to jest super, jak na przykład nie mamy czasu, albo coś nam nie wyszło. Oczywiście nie mówię tutaj, że się osypie nie wiadomo ile, albo zrobimy czarną plamę. Chodzi o takie delikatne rozjaśnienie, które nam podbije ten cień, tak. Przez co on optycznie fajnie jeszcze bardziej się jakby ta podstawa wybija i wygląda na bardziej napięte. Super. Niby nic, a jednak dużo tak naprawdę. Robi. No w ogóle właśnie. Ja uważam, że takie drobne rzeczy są no, najważniejsze. Bo nimi sobie korygujemy wszystko i ewentualnie jeszcze poprawiamy. Nie dajemy tego za dużo też tego produktu, bo to jest suchy produkt. Pod okiem nie może być zbyt dużo suchych produktów. Otwórz, popatrz na mnie, bo muszę to wyrównać, żeby nie podkreślać wszystkich suchości, zmarszczek i tak dalej, bo to jest miejsce, które nie lubi. Więc zobacz, jakie to jest szybkie. To wydawałoby się, że nie wiadomo, ile trzeba czasu poświęcić, ale tak naprawdę taki jeden zabieg, właśnie rozjaśnienie w tym miejscu powoduje, że automatycznie ten makijaż wygląda na bardziej dopracowany, bardziej wyprowadzony, fajnie oko się unosi, no ale oczywiście nie byłabym sama, jakbym nie doklejała ci rzęs. No wiadomo. No wiadomo.
Ja bardzo lubię rzęsy. Muszę ci powiedzieć, że rzęsy bardzo do góry? Dobrze wpływają na... Ty masz swoje ładne, ale... Ale nigdy nie ale jest ja tak, że nie może być lepiej. Ale ja jeszcze sobie wyprowadzę. Natomiast tak, najpierw wezmę i delikatnie sobie przyciemnię jakby całą linię przy rzęsach. Zrobię to kredką i rozmażemy sobie to pędzelkiem, żeby to było rozdymione, ale dzięki temu na pewno uzyskamy taką ciemniejszą oprawę. O. I małym, cienkim pędzelkiem sobie musimy to delikatnie porozcierać. Myślę sobie, a potem otwórz oko, że delikatnie ci jeszcze to wyprowadzę na zewnątrz. Tak, tak. I trzeba jakby podnosić optycznie te oczy i je otwierać. Mhm. Zawsze. Otwórz. Porozcieramy, żeby to wyglądało lżej, żeby to było tylko takie rozdymienie wyprowadzające nam tutaj oczko na zewnątrz. Super. Ale to zrobiło. Nie jest ciężkie. Ale wiesz, zrobiło. A jeszcze rzęsa nam podkreśli to i połączy nam się z tym wyciągnięciem tego oczka. Super. Ważne, żeby ta kredka była miękka, żeby łatwo się nią malowało i łatwo ją rozcierało, bo zbyt twarda niestety, no często jest to oko później zmęczone. No dobrze, teraz muszę ci delikatnie podtuszować rzęski i dokleimy paski nie w całości, tylko pół paska, żeby to oko wyprowadzić na zewnątrz. Ty mi tuszujesz, czy ja sobie sama? A ja ci wytuszuję, popatrz w dół, dlatego że to musi być delikatnie, nie za mocno. Tak naprawdę czasami można nie tuszować i najpierw dokleić paski, ale ja sobie przyciemniam minimalnie, żeby później ten pasek był bardziej ciemny przy podstawie. Tak jest mi po prostu łatwiej, ale szkoły są różne, tego nie neguję. Minimalnie. Tu mi nie zależy na tym, żeby one były mocne, żeby one były czarne, posklejane. Nie, właśnie im mniej, tym lepiej. I przygotowałam sobie dla ciebie takie rzęski. Mam tutaj tak naprawdę dwa rodzaje. Widzisz, to są takie z prześwitami. Okej. A te są takie troszkę gęstsze, ale z kolei takie są bardziej Kim Kardashian. Takie krótsze, dłuższe, podkręcone. Więc nie wiem, czy nakleję ci fragment tego właśnie. Zaraz super. Zobaczymy. To są Miracle, się nazywają. Widzę, że to są twoje. Tak, to są moje rzęski. To są rzęsy jedwabne. Najpierw sobie dobierzemy i zobaczymy, czy one nie będą po prostu za mocne. Jak będą za mocne, to weźmiemy te drugie. Ale ja u ciebie dokleję nie tą część dłuższą, tylko krótszą. Super. Więc odetnę sobie całą końcówkę. Tak naprawdę o, taki kawałek odklejam, resztę zostawiam, żeby sprawdzić. Mam nadzieję, że nie przesadziłam. Okej. Jeszcze czasami sobie lubię tak troszkę tą rzęsę powywijać, żeby ona była bardziej elastyczna i miękka i mi się ładniej dopasowała do oka. Okay. Nie doklejam jej na klej. Otwórz. Chcę najpierw sobie sprawdzić, jak ona będzie wyglądała? No na razie to wygląda dziwnie. No ale mi się podoba. Ale poczekaj. Ja, ja uważam, że z rzęsami i z pieniędzmi na koncie nigdy nie ma za to. Dobre, ale dobre. Ale wiesz co, jeszcze spróbuję te drugie, bo one mogą być trochę za gęste, jak patrzę sobie na to. To jest Maximal i one są rzadsze. Wiesz co, to są tak bardzo takie twarzowe, nie? Uniwersalne. Te ładnie. Tak, tak, zdecydowanie. Więc te, widzicie, zaczekaj, no właśnie o to chodzi. Musimy dobrać odpowiednie rzęsy. Oczywiście ja je podkleję tak, żeby one wyprostowały nam trochę oko do góry. I wiesz, co jest ważne? No. Że dopiero jak się pojawia rzęsa, to brew się tłumaczy. Tak. Wiesz, to jakby, to jest out of context, jak nie ma troszkę rzęs. Tak. A jak one się pojawiają, to nagle się wtedy słuchaj, wiesz, ile razy ja miałam coś takiego, że maluję kogoś i ktoś miał bardzo cienkie brwi. Mm-hmm. I ja robię trzykrotnie grubsze. Tak. Dosłownie trzykrotnie. Ale one przez to wyglądają naturalnie niż to, co było. Ktoś się wziął i mówi, Boże, co ja tu mam, jakieś breżniewy po prostu na połowie twarzy mam brwi. Ale jak już się zrobi oko, to się automatycznie zapomina o brwiach. No właśnie. Dokładnie. One nagle stają się naturalne w tym wszystkim, a jak się zmywa, to później co widzimy? Oj, co, jakie mam cienkie brwi, nie? Bo się już przyzwyczaiłem do tego, co jest, co się skorygowało. I naprawdę często te dużo grubsze wyglądają naturalnie niż te za cienkie. To brzmi może absurdalnie, ale tak jest w przypadku brwi. Jeśli są złe brwi, Kasia, kto robi? Delikatnie kleję całą podstawę.
Okay. Pamiętaj, że one są, tak jak ci mówiłam, wielokrotnego użytku, to są rzeczy jedwabne, więc one bardzo fajnie się zachowują, tylko z podstawy musisz mieć ten klej. Masz ten klej w domu? Mam. Dobra. I z podstawy po prostu tylko musisz troszkę oczyścić klej. Super. I sobie znowu dokleisz. One ale są docięte dla ciebie. Czy... paznokciami nawet możesz. Dobrze. No chyba, że będziesz je wszystkie tuszowała, no to wtedy możesz je w całości wymyć. Natomiast jak ich nie tuszujesz, nie to tylko podstawę trzeba usunąć. Popatrz w dół, nie zamykaj. Ja sobie spróbuję tak delikatnie dokleić, żeby podnieść tą część zewnętrzną. Proszę tutaj do lusterka. O, dokładnie. Mhm. Jej. No, także to fajnie robi, ale spokojnie, zmywać. No właśnie najgorsze trzeba. Jest to, że będę musiała zmyć ten make-up. Trzeba zmyć, chociaż mamy wspólną koleżankę, teraz nie będę mówiła kogo, która nie zmywa makijażu do spania bardzo często. Wiem, ty wiesz, wiesz o kim mówię. Tak. Natomiast my jeszcze się spotkamy z Gosią, pewnie zobaczycie na Instagramie, coś innego wyczarujemy dla was. Coś, czego Gosia jeszcze nie miała, bo już tutaj się... Tak, bo dogadałyśmy, ale nie zdradzamy na razie. Tylko, bo właśnie najgorsze jest to, że następnym razem no. zaplanuję z mężem kolację, no. żeby wykorzystać ależ ten make-up. Dobrze! Chociaż teraz bardzo mam event, więc też się nie zmarnuję. No dobra, to ja szybko gości dokleję drugie oczko i do was wracamy już z rzęsami. Oko już jest prawie gotowe. Dlaczego mówię prawie? Dlatego, że Gosia ma taki kształt oka, ale to jest bardzo często, tylko my sobie nie zdajemy z tego sprawy albo nie zwracamy na to uwagę. Po nałożeniu jasnej konturówki troszeczkę nam opada kącik ten zewnętrzny tak. dolnej powieki. Tak. I wtedy co zrobić? Wziąć odrobinę na przykład brązu i popatrz do góry. I właśnie ten moment, który nam nie pasuje, o, delikatnie umalować. I wtedy co się robi? Automatycznie się podnosi ta część linii wodnej, więc to wszystko ładnie się koryguje. No i jak już to zrobimy, to myślę, że możemy przejść do czego? Ust. Dokładnie! I to jest wisienka na torcie. Usta to jest tak naprawdę ostatni etap, ale bardzo ważny etap. Ja oczywiście tutaj użyję i konturówki, i szminki, ale zanim to zrobię, usuwamy balsam z ust. One już są nawilżone. No dobrze, teraz musimy dobrać odpowiednią konturówkę, a troszkę ich tutaj przygotowałam. Ale myślę, o może ta. Bo chcę jednak ten kontur troszkę zaznaczyć. Okay. Chcę ci... Ty masz ładne swoje usta, w sensie one są kształtne, ale ja zawsze lubię powiększyć. Okej. Okay. Więc rysujemy od kącika do góry, żeby optycznie je zaokrąglić, bo chodzi nam bardziej o tą górną niż o dolną wargę, żeby jej nie ścinać, tylko żeby ona była pełna tak jak dół, nie? Więc zrobimy to szybciutko i oczywiście musimy wypełnić to później ładnie szminką. I nie chodzi mi o to mojego psa. Dół na uśmiechu możemy, delikatnym, o. Wtedy nam się ładnie napina cała dolna warga, a tu często kąciki są problematyczne, bo się szarpią i tam często nam nie wychodzi. No u mnie właśnie te dolne kąciki. Często jest też tak, że mam jakieś zaniki pigmentu na przykład i tak dalej i bardzo często, jeszcze nie koniec, no. bardzo często jest tak, że nawet obrys ust, nie powiększanie ich, tylko sam obrys powoduje, że one już optycznie wyglądają na większe. Ja tutaj na razie się jeszcze nie skupiam na tym, żeby to było idealne, ponieważ wypełnię sobie to szminką i jeszcze konturówką będę dopełniała. Teraz muszę ci dobrać jakąś szmineczkę. Ja bym wzięła obydwie. Pomieszała? Dobra, mieszamy. To są piękne obydwie. Tak, jedna jest troszkę bardziej różowa, druga bardziej taka jakby z łososiem, nie? Tak. Więc te wszystkie łososiowe takie kolory powodują, że to wygląda bardzo tak przy opalonej skórze świeżo. Rozcieramy kontur, no chyba, że chcemy być bardzo modne. Teraz jest bardzo modny obrys, mocny ust, jaśniejszy no, ja środek. Tak zostawiłam. A tak, a la Pamela Anderson, bo właśnie wraca to wszystko, podobnie jak i to cienkie brwi. No właśnie chciałam powiedzieć, że to chyba idzie w pakiecie. Mm-hmm. Natomiast też siostry Kardashian jakby wróciły też do tego obrysu ust, mocniejszego, jaśniejszego środka. I to naprawdę, jeśli to jest umiejętnie zrobione i wszystko dobrze wygląda razem, to można coś takiego zrobić. Super. Dobra, jeszcze troszkę obrysu i myślę, że zaraz fryzura. Miki, jesteś gotowy? Jestem. To zapraszamy. No, chodź do nas. Chodź do nas, zobacz, jakiego się ma grube włosy. Zaraz coś musisz tutaj. Dzień dobry. Zaraz musisz cześć. Coś tutaj stworzyć. Pięknego. Więc. Cudowny. Ja ale zaraz piękne was. Co? Piękny włos. Poczekajcie. Tam muszę poprawić jedną rzecz. I zaraz Miki dokończy
look. Ja tak mogę cały czas. Ja cały czas będę coś widziała, dorabiała, poprawiała. Także Miki, musisz mnie już stąd wyrzucić. Powiedz mi, pieczonka, idź sobie już stąd. Chyba, że do góry nie ma czasu. Gosia idzie na event. Dobra, zostawiam, słuchajcie. Miki, odstępuję. No dobra, przepiękny make-up już mamy, to teraz robimy piękne fale, żeby całość wyglądała pięknie. Użyjemy grubej lokówki i zrobimy i wrócimy już do Was z pięknymi falami, dobra? Zaczynamy!